8. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. Paragraf 9. Jeżeli do następnego głosowania przychodzą kandydaci, którzy uzyskali dwa pierwsze miejsca. Kowalka Dominik. Po przeliczeniu głosów komisja stwierdziła, że kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Gruchała Maciej 3, Stenka Angelika 10, Świetkowski Adam 4. Komisja stwierdziła, że przewodniczącym zostaje Angelika Stenka. Młodzieżowa Rada Miasta drugiej kadencji to projekt, który na mocy uchwały Rady Miejskiej realizujemy w naszym mieście. Druga kadencja Młodzieżowej Rady Miasta to z pewnością kolejne doświadczenie, szczególnie dla tych młodych ludzi, którzy w tej Młodzieżowej Rady Miasta zasiadają po raz pierwszy. Chcielibyśmy przez ten projekt nauczyć młodych ludzi, jak dbać o interesy, tak jak w ślubowaniu zostało to powiedziane, o interesy dzisiaj młodzieży. Ale za moment ci młodzi ludzie będą troszczyć się o dobro publiczne, o pomyślność nas, mieszkańców Kościerzyny. Chcielibyśmy, aby zdobywając praktykę w Młodzieżowej Radzie Miasta potrafili w sposób stanowczy, a także w poszanowaniu prawideł demokracji ubiegać się o interesy nas, Polaków, być może we wszystkich instytucjach demokratycznych w Zjednoczonej Europie. My musimy umieć zabiegać o polskie interesy, ale naukę musimy zaczynać bardzo wcześnie, dlatego też ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj złożyli ślubowanie, że będą pracowali dla dobra publicznego, to taka nadzieja, przykład tych młodych, zdolnych ludzi, zainspiruje też innych, aby chcieli włączyć się w pracę dla dobra publicznego, bo Polska potrzebuje zaangażowania, potrzebuje zgody, a zgoda, dobrze jak jest wypracowana i wydyskutowana przy stole, ci młodzi ludzie doskonale będą przygotowani do przejmowania też steru rządzenia samorządami, firmami, ale też polskim państwem i też będą potrafili zabierać głos ważny dla polskich sprawach na poziomie międzynarodowym. Młodzieżowa Rada Miasta jest ciałem doradczym Rady Miasta, tak jak Rada Seniorów, którą mamy także w Kościerzynie. Chcemy, aby pomiędzy młodzieżą, a też pokoleniem ludzi dorosłych, starszych, budowała się ta więź międzypokoleniowa, aby poprzez dialog potrafili zrozumieć się i starsi, i młodzi, i abyśmy wspólnie wypracowywali w naszym mieście decyzje, które będą służyły wszystkim mieszkańcom, wszystkim grupom wiekowym. Ci młodzi ludzie już w tej pierwszej kadencji potrafili udowodnić, że ten dialog jest możliwy, bo współpraca chociażby ze środowiskami osób dojrzałych, seniorów, układała się bardzo dobrze, na to też liczymy w kolejnej kadencji. Czyli nowe karty, tak? Zgodnie z regulaminem przystąpimy do ponownego głosowania na drugiego. Było trzech kandydatów. Każdy brał udział w głosowaniu. Moje głosy były 10 na 17 radnych. Chcę brać czynny udział właśnie w organizacji imprez okolicznościowych dla młodzieży, dla dzieci w mieście Kościerzyna. Chcę po prostu rozwijać to miasto, żeby było lepiej postrzegane, żeby odżyło. Wychowałam się właśnie w Kościerzynie. Pamiętam, jak tu było dużo imprez właśnie typu koncertów. Chciałabym znowu powrócić do takiego systemu i chciałabym też oderwać dzieci od komputerów. Chciałabym zawody sportowe zorganizować w szkołach, żeby wróciły typu siatkówka czy zawody na pływalni. Musimy korzystać z tego, co mamy. I jak najdużo sportu i zabaw rekreacyjnych. Pierwszy raz biorę właśnie udział w Młodzieżowej Radzie Miasta, to jest druga kadencja. Przejmuję się tym, ale wiem, że dam radę, bo pomogą mi radni. Pomogą mi, wierzę w to, a sama sobie też. Kandydaci się sami zgłaszali, musieli mieć 30 głosów. Zgłaszali to do nauczyciela. Wtedy były postrzegane właśnie, kto głosował, ile razy,
U nas było 3 kandydatów i wtedy akurat z naszej szkoły przychodziło 3, więc obojętnie ile by było głosów, musiał być minimalnie 1 głos, to i tak byśmy przychodzili. No i od nas przeszło 3 osoby. Ja, Patryk Brzeziński oraz Szymon Turzyński. Stwierdza się, że zgodnie z listą obecności w wyborach sesji udział wzięło 17 radnych. W głosowaniu tajnym w sprawie wyboru przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta udział wzięło 17 radnych. Z tego dan głosów ważnych 17, kart nieważnych 0. Po przeliczeniu głosów komisja stwierdziła, że kandydaci otrzymali następujące ilości głosów. Sura Aleksander 12, Świeczkowski Adam 5. Komisja stwierdza, że drugim wiceprzewodniczącym zostaje Sura Aleksander. Jak powalczycie trochę, żeby w budżecie były dla Was też pieniądze, to będą, więc tutaj rola skarbnika też jest ważna, żeby te pieniądze zdobyć. Tamten skarbnik tak trochę odpuścił. Nieważna jest karta, tam przedarta, przekreślona, cena, która...